Cześć, witajcie, detailingowy dziadzia. Dressing do plastiku i opon od szwagra, od Swag Auto Detailing, może tak ugryzę temat. Teraz tak, miałem czekać w kolejce, ale przez ze względu na konsystencję i zapach, nie da rady. No obłęd, no kurde, no. No kokos, no taki troszeczkę z butli ipon, zobaczymy przy aplikacji. Tak jak widzisz, opony już mam oklejone. Stosownie taśmami, wymyte oczywiście. No lecimy, no kurde, no jestem bardzo ciekawy. Konsystencja kremowa, uwielbiam takie. Cyk, uwaga. Ciach. Ja. Zobacz. Zobacz to, kurde. No rewelacja, no to nigdzie ci nie ucieka. Nigdzie, no poezja. Kurde, naprawdę. Aplikacja, no... Dobra, brylliant. Słuchaj tutaj, jak to przy takim dressingu, słuchaj. Kurwa, jakie przyciemnienie. Panie, co tu się dzieje? Równe pokrycie opony, a uwierz mi, te opony są mega wymagające, naprawdę. Tu większy 90% dressingów tu leży. Jedyne co to właśnie kremowe, nawet żelowe leżą tutaj, kurczę. Tutaj mamy pełne pokrycie opony z zajebistym przyciemnieniem. Obłęd. I słuchaj, zebrałem produkt. Odparowywuje bardzo szybko, ze względu pewnie na ten zapach alkoholu izopropylowego. To chyba on jest odpowiedzialny za to. Odwracam gąbeczkę i postaram się zebrać. Postaram się też położyć. Słuchaj, tu już nie ma co zbierać, to odparowało. To już. Teraz tak, idę na tył, zresztą tutaj nie będzie dużej filozofii, uzupełnię. No zajebista konsystencja, no idealnie po prostu, no to jest coś, nie... no zobacz. No tutaj przecież tu się nie ma do czego przyczepić, no nie ma, no żebyś chciał nawet, to nie znajdziesz minusów. Minusów to możemy szukać później, podczas eksploatacji tego produktu, przy teście trwałości, no ale to już dla mnie, tak jak przy Expert 60, no już zapach, aplikacja, konsystencja, tutaj nawet, żeby on posiedział, kurczę, 3 tygodnie, 2. Od razu masz, słuchaj, mega przyciemnienie. No teraz to już tłuściutko, dużo produktu. Tutaj będę chciał z tyłu właśnie położyć dwie porcje. Perfekcyjnie się to robi. Kładzie się idealnie, nikt ci nie ucieka. Zobacz. Taki, no forma kremu, no. Upsa, gdzie? Super, niepotrzebnie dwie gąbki wziąłem. Równe pokrycie, no to jest to właśnie, to jest właśnie to. Tu widzę, jest go troszeczkę za dużo. Raczej już wiem, że dwie porcje to będzie bez sensu. Z tego względu, że on robi taką, na tamtej oponie już wyczułem taką barierę jakby. Że tyle, co miało usiąść, to usiadło i tworzy taką, kurczę, powłokę. Nie wiem, czy on nie będzie podobny, słuchaj, do Polytop chyba ma właśnie. I na plastikach on będzie też podobnie, czuję, siedział. To jest właśnie ten klimacik. No i co? Wiesz co, idę po telefon. Nie alarm, tylko stoper. 5 minut. Niech sobie posiedzi. Właśnie akurat zaszło słońce, słuchaj. Chciałem umyć auto, jak było zachmurzone. Zacząłem myć auto i kurczę, wyszło słońce. I myłem w słoneczku szamponem, który badam zastępczo za szampon od Neoxala 737. Produkt, który jest kwaśny. I kurczę, chcę go sprawdzić, jak będzie przy bieżącym myciu. Na razie jest nieźle. Co dalej? Zobaczymy. No tak, no. Perfekcyjnie, słuchaj. Perfekcyjnie. Tutaj nie zobaczymy przyciemnienia z tego względu, że odcięcie jest na samym dole. Widziałeś to, jak to siedzi? Niesamowicie. Teraz tak, zewnętrzną częścią rękawicy, ale poślizg.
Tak, no, bariera. Tutaj tak jak powłoka. Usiadło i już to w ogóle odparowało. Tu już nie mam. Obłęd. Rewelacja. Zastosowanie, poczekaj. Profesjonalny dressing do konserwacji elementów zewnętrznych pojazdów wykonanych z tworzyw sztucznych i gumy został stworzony dla studiów autodetailing. Przed negatywnymi czynnikami zewnętrznymi bazuje na głęboko penetrującej formule, która tworzy przezroczystą hydrofobową warstwę ochronną. Dressing zabezpiecza materiały gumowe, winylowe i plastikowe przed degradacją i przed promieniowaniem UV. Rewelacja. Funkcja hydrofobowa. Zalecamy nakładać na suchą i czystą powierzchnię. OK. Przed użyciem wstrząśnij butelką. OK. Następnie nałóż niewielką ilość na aplikator gumkowy. Zgadza się. Naprawdę niewiele go potrzeba. I rozprawiamy. Jeżeli powierzchnia jest zdegradowana i po aplikacji wydaje się sucha, nałóż produkt jeszcze raz. Odczekaj 15 minut i zbierz ewentualnie. Aha, czyli słuchaj, możemy zrobić tak, jeżeli chodzi o tworzywo sztuczne. Sprawdzimy. Nakładamy tego grubo. Jeżeli plastik wypił dany produkt i czujemy, że jest sucho, nie jest tak jakby odżywiony, ponawiamy aplikację, czyli druga aplikacja i pozwalamy produktowi posiedzieć, żeby wchłonął się konkretnie w plastik. Nadmiar zbieramy i mamy wszystko. Brzmi to bardzo, bardzo fajnie. Ile tam mamy minut? Wiesz co, stąd patrzę i mamy 2,45, czyli 3 minuty. Biorę nową gąbkę. A, wstrząśnij, ok. No ole się ulało. Nowa gąbeczka, niewielka ilość i zobaczymy, jak położę drugą aplikację, co się będzie działo. Fenomenalnie, naprawdę, rewelacja. Oja, super. I ten zapach, kurde no. I ten zapach. Jest tam gdzieś ta IPA, ten alkohol. Mega przyciemnienie. Mega przyciemnienie, naprawdę. To w ogóle opona jest taka mokra. Nasycona. Tak jak lubię. Lecimy drugą warstwę. I słuchaj, i tutaj uzupełnienie. Na oponie, tak jakbyś... To wygląda, jakby tego produktu miało być za dużo, że za grubo, że przesadziłem. Taki, że się marzy, że już go nie wchłania. Ale rozprowadzasz go powoli. O, proszę bardzo. Ale mokro. Druga aplikacja dodaje minimalnego połysku, ale przyciemnienie teraz, słuchaj, to jest obłędne. To jest coś bez nazwy. Coś nieprawdopodobnego. Ja tutaj zbiorę sobie nadmiar z tego względu, że czuję, że zostaną mi takie krechy. Prawdopodobnie. Tutaj go dałem za dużo. No i tu już go jest, widzę, chyba za dużo. Ale zostawimy. OK. Teraz tak, tu. Tu jest przytarta opona. I nie przykryło. Bo teraz przykryło. I tu, i tu. OK, OK. Aha, tutaj też nie złapię. Słuchaj, no... Druga aplikacja dodaje przyciemnienie. Z delikatnym... Wiesz co? Zajebiście, naprawdę. Opona wydaje się troszeczkę taka sztuczna. Teraz tak, to wykończenie troszeczkę przypomina mi też ADBL-a, ich klasyczny dressing. Z tego względu, że dodaje takie troszeczkę sztuczności, takiej minimalnej, tak jakby, ja to zawsze nazywam, tak jak chińskie zabawki mają te kółka plastikowe w tę stronę. Pojedyncza aplikacja, kurczę, nie wiem, tu jest mega przyciemnienie. Tu też, kurde. Ale tam jest soczyściej. Tak czy tak, produkt robi mega robotę i myślę, że dwie aplikacje są bez sensu. Teraz idę, sprawdzę, jak to wygląda. Myślę, że minuta to na pewno już minęła od aplikacji. Zobaczmy, czy będę zbierał produkt. Co ty? Ale skurczybyk odparowuje szybciutko. Rewelacja. I teraz uderzenie. O, najwyższy level przyciemnienia, słuchaj, zobacz. Widać, tutaj GoPro podbija połysk. Widać, co jest grane, nie? Że tak troszeczkę błyszczy. Zobaczymy jutro, jak będę jechał do pracy, jak będzie z tym połyskiem. Zobacz, przyciemnienie. Obłędne. W ogóle mistrzostwo, naprawdę.
soczyste, ciemne takie, kurczę, czuję, że ta opona jest tak odżywiona. Teraz tak, przód, co ja tutaj widzę? No wiesz co, podobnie, z tym, że kurczę, no ciężko mi powiedzieć. Wiesz co, z tyłu nie, dodało przyciemnienia, zdecydowanie i troszeczkę połysku. Dobra, słuchaj, nie będę przedłużał, nie będę kombinował, jaram się, naprawdę. Ja już wiedziałem jak otworzyć, ale tak, on mi przypomina, na maksa mi przypomina Polytop. Z tego względu, że nawet jak śliskość, jak chcę go odkręcić, tam też miałem ten problem. Nie Polytop, co ja mówię, Labo Cosmetica. To była chyba Hydra, tak. Hydra? Chyba tak. No właśnie. Obłęd, naprawdę. Jakbym mógł, to bym go wypił. Fenomenalny. Produkt kupił mnie, jak już go otworzyłem, w kartonie. Ze względu na konsystencję, ze względu na zapach, to już wiedziałem, że będzie idealnie się aplikował, bo wiedziałem, że będzie fajne wykończenie i się wcale nie pomyliłem. Dla osób, które lubią mega przyciemnienie, taki, kurczę, połysk. Wiesz, to też zależy od opony. Ten połysk dla mnie jest taki optymalny. Czuć, że ta opona, coś na niej siedzi, że coś położyliśmy, że jest tak soczyście mokro, bym powiedział. O, właśnie, w tę stronę. I teraz idę do tyłu. Tak, tutaj jest zdecydowanie odrobinę więcej połysku i zdecydowanie więcej przyciemnienia. Produkt od razu odparowuje i tworzy taką warstwę, powłokę na oponie. Nie wiem, ile się go wchłonęło. Teraz będę badał test trwałości. Myślę, że film, słuchaj, zresztą usłyszymy się albo zobaczymy po teście trwałości. Na plastikach też będę chciał sprawdzić, jak najbardziej, bo czuję, że produkt na to zasługuje, naprawdę. Rewelacja, naprawdę jaram się. Tutaj kurczę, no kupił mnie, tak jak mówiłem. Wszystko jest tak, jak być powinno. No dobra, zapraszam Cię do dalszej części filmu.
Jak zauważyłeś, opona tylna szybciej zdechła. Zabiła się na śmierć, aż umarła. Dressing. Tak, z tyłu umarło, więc pociągnąłem z przodem do końca, ale żeby nie było, sprawdziłem też, jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o aplikację na mokro. I na tylną oponę oczywiście, tam gdzie już nie było dressingu. No dobrze, słuchaj. No siedzi krócej przy aplikacji na mokro. Czy aplikacja na mokro jest super? No jest zajebista, naprawdę, lubi wodę. Fakt, że wykończenie już nie jest takie czarna, nie jest taka ta czerń taka fantastyczna, jest bardziej satynowo, co może i ktoś woli właśnie takie. Więc tutaj mieszając tym produktem można go rozcięcić z wodą. Albo na mokrą oponę i wtedy nie mamy takiego tej czerni takiej fantastycznej. Co do dressingu, jeżeli chodzi o opony, zajebisty, naprawdę. 2 miesiące siedział na aucie, kilometrów nie pamiętam, 2 konkretne trasy. Przód zdecydowanie wypadł lepiej, z tyłu zawsze, tak jak mówię, u mnie jest gorzej w tym aucie. I zapach, no kurczę, Expert 60, pamiętasz ten produkt? No to wypisz, wymaluj, no cudowny. No, na chwilę obecną chyba najlepszy produkt od szwagra, jaki dostałem. No ależ to jest zajebiste. No zapach, wszystko, nic mi tutaj nie wkurza. Konsystencja fajna. Na oponach naprawdę leży świetnie. Świetnie, naprawdę świetnie. Ta czerń nie jest błyszcząca. No, miód, na mokro również, jedziesz na myjnie. Ciach, na mokro zarzucasz, momentalnie lubi się z wodą i możesz ładować w trasę. Rewelacja. Chciałem sprawdzić, bo tu jest też napisane, że też jest no, do plastiku, kurczę. Więc z Audi, tak, z siedzenia, z foteliszcza tył. Tam jest taki niewdzięczny trochę plastik. Chciałem zobaczyć, jak właśnie zachowa się na tym plastiku.
Jeżeli chodzi o plastik, sprawa wygląda tak. Ten akurat był taki mało... O, spadło. Mało wdzięczny. No, taki plastik fantastik, taki naprawdę plastik. Są takie przyjemne, plastyczne. I tutaj, jeżeli chodzi o aplikację banał, najlepiej jest położyć i zostawić. Ewentualnie dorzucić maskowanie. Mistrz. Naprawdę. Jak wjedziesz od razu z wodą, część zbierzesz, ten połysk zniknie, ale on cały czas siedzi. Czujesz ten poślizg, czujesz tą, może nie tą tłustość, ale czujesz, że on jest. Później spróbowałem za PC, tam wymywałem, kombinowałem, słuchaj, i dopiero właśnie z alfanoloce w koncentracie. Dopiero poczułem, że go zdjąłem i powiesiłem go na płocie. I on sobie wisi, słuchaj. Teraz mamy początek września, chyba 10 września dzisiaj. I słuchaj, film nie wiem kiedy się pojawi, przed zimą, możliwe, że w grudniu. Wtedy postaram się nagrać, czy jeszcze produkt, bo on sobie wisi w słońcu, w deszczu i tak będzie. No wiadomo, że inaczej by było, jakby to leżało, kurczę, na tworzywie sztucznym w aucie, które się przemieszcza. Wiem, no ale ja nie mam na co, no na siłę nie będę szukał, na karbon szkoda, bo to ta folia, no to tak, ona ma niby coś wspólnego, bo to jest plastik, ale no kurczę, na dachu. Także ja niestety, jeżeli chodzi o Audi, nie wrzucę. Na Volvo jest opcja oczywiście na maskę, no ale to Volvo prawie nie jeździ. W Mańku siedzi cały czas owatrol i lejga, która nie chce umrzeć na tym nadkolu i chyba będę musiał, zmuszony będę ją zdjąć. No, fantastycznie. Czy produkt jest... maskowanie. Tak naprawdę jak masz bardzo dojechany plastik, uzupełniasz. Tak, on będzie się później trochę błyszczał, niestety. Idzie tak w połysk, po tam... powiedzmy drugiej warstwie, ale maskuje pięknie. Naprawdę bardzo fajnie. Czy produkt jest fajny? Jest zajebisty. Patrzyłem cenę 39 zł. Tu mamy tego. Tego mamy, nie wiem ile mamy. 250 ml. Naprawdę, a wydajność jest sroga. Zapach obłędny. Aplikacja fantastyczna. No po prostu nic mnie w nim nie wkurza. Nic. A, jeszcze jedna rzecz, jeżeli chodzi o butelki. No tutaj szwagier zadbał, żeby było naprawdę fajnie. Tak naprawdę no zadbał o to, żeby to miało ręce i nogi, bo czy nawet mikrofibry, kurczę, coś mi gryzie komar, czy nawet mikrofibry dostałem od niego i słuchaj, pięknie zapakowane 5 sztuk, taki fajny kartonik z taką jakby pleksą przezroczystą, widzisz co tam, no rewelacje, wszystko jest tak zadbane, takie właśnie detale.
Tak przyjemnie, naprawdę przyjemnie. I bierzesz tę butelkę i naprawdę jest dobrze, jest fajnie. Nic nie wkurza, nie ma tego za dużo. Czytelnie opisane, naprawdę. Zalecamy nakładać na suchą i czystą powierzchnię. Felgi, opony mogą być na mokrą. Plastik, zgodzę się, tak, bo na plastiku on z wodą jakoś nie bardzo współpracuje. Raczej położysz, ale on się nie przyjmie. On potrzebuje czasu, żeby ten plastik go poczuł, że tak powiem. Ilość na aplikator gąbkowi rozprowadzi równą warstwę na całym elemencie. Jeżeli powierzchnia jest zdegradowana i po aplikacji wydaje się sucha, nałóż, mówiłem o tym natłuszczeniu właśnie, że czujesz takie nasycenie tego plastiku, że kurczę taką, no to nie jest pustość właśnie, to jest fajne, że ten plastik rzeczywiście jest chroniony. Tak jak widziałeś, ja tam zjechałem za PC wodą i cały czas były kropelki. Właśnie to takie nawilżenie tego plastiku, zajebisty produkt, naprawdę, rewelacja. Na chwilę obecną, a trochę jeszcze coś tam mam z tych produktów, pasty, a to będzie. Ja już na piano jechałem. Super, rewelacja. No zapach, wszystko jest okej. Okay. No wszystko jest okej. Okay. Tutaj, glucik. Naprawdę, aż kurczę pójdę zaraz po ten Ekspert 60. O, cudownie. No dobra, słuchaj, z mojej strony to wszystko. Rewelacyjny produkt. Naprawdę, usiądzie na oponie, a te opony są naprawdę wymagające. Jak złoto. Jak złoto po prostu. Na plastiku również. Jeżeli jest mocno dojechany, aplikujesz, czekasz. Jeżeli ten plastik go wypił, czujesz właśnie, że tak jakby brakowało produktu, dorzucasz i dajesz mu czasu, troszeczkę później przecierasz i czujesz, że posiedzi, bo na tym plastiku no już trochę czasu minęło. Długo dosyć nawet. I powiem Ci, tam się niewiele zmienia. No ale wiadomo, no on sobie wisi tylko w słońcu. No dobra. W propozycji filmu będę chciał, jak nie zapomnę oczywiście, wrzucić właśnie, jeżeli chodzi o ten, tu pokazuję, bo tutaj jest ten płocik, no to tak odruchowo już jadę. Będę chciał wrzucić, czy produkt jeszcze siedzi na tym plastiku. I myślę, że to chyba wszystko, no bo tu nie będę więcej czarował. No kurczę, starałem się to pokazać, bo od początku, ja już wcześniej, zanim nagrywałem film, przyjechał znajomy i też mu narzuciłem tak na szybko. No kurwa, no cudownie siedzi na oponach, naprawdę, ta czerń jest tak, no jest dobrze, jest naprawdę fantastycznie. Rewelacyjny produkt, będę się powtarzał, bo się powtarzam, zapętliłem się. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć! Głupi ja. Ale grunt to mieć korbę. Gdzie mi tam lecisz? Chodź tu, misiu.